Witam Państwa, Anna Sulowska, zapraszam na informacje. Bardzo dobre wyniki w nauce, wysoka średnia ocen z egzaminu maturalnego, zaangażowanie społeczne, wzorowe zachowanie to jedne z kryteriów branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów starosty. 25 września 114 uczniów szkół ponadgimnazjalnych odebrało nagrody za całoroczną wytężoną pracę. Za rok szkolny 2012-2013 stypendia przyznano uczniom 5 szkół powiatowych: Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół nr 1 w Zakrzówku i Zespołu Szkół w Wólce Gościradowskiej. Wysokość stypendium, które ma charakter jednorazowy, jest zróżnicowana w zależności od liczby kryteriów spełnianych przez kandydata. Uczniowie otrzymują 1800 lub 600 zł. Najwięcej, blisko połowa stypendiów, trafiła do uczniów Kraśnickiego Zespołu Szkół nr 1. 56 uczniów naszej szkoły na 114 otrzymało stypendium starosty powiatu kraśnickiego. Jest to olbrzymi sukces szkoły. W tym roku szczególnie widoczna jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę stypendystów. To świadczy o wysokim poziomie nauczania, ale również o tym, że młodzież coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą dobrego startu w dorosłe życie jest solidne wykształcenie. W moim przekonaniu jest to trend dzisiejszych czasów, kiedy młodzież coraz częściej dostrzega potrzebę uczenia się, potrzeba rozwijania swoich umiejętności, wiedząc, że jest to inwestycja w przyszłość. Bowiem w dzisiejszych czasach to właśnie wiedza jest najlepszą inwestycją i największym potencjałem, jaką może mieć młodzież na starcie w dorosłe życie. Cieszę się, że co roku przybywa nam stypendystów. To świadczy o tym, że podnosi się jakość kształcenia w naszych szkołach, podnosi się poziom. No i dzisiaj z tego, co rozmawialiśmy przy wręczaniu, no dużo ludzi wyjeżdża na studia do Poznania, Krakowa, do Warszawy, czyli na dobre uczelnie. To jest bardzo budujące dla organu prowadzącego, czyli dla zarządu powiatu. O coraz wyższym poziomie nauczania w szkołach powiatu kraśnickiego może świadczyć również fakt, że w tym roku uczniowie wyjątkowo dobrze zdali maturę, szczególnie z przedmiotów ścisłych. W tym roku zespół szkół nr 1 pokazał, że z matematyki świetne wyniki. Naprawdę cieszę się z tego, bo uczelnie, które są inżynieryjne, czyli politechniki, które są teraz bardzo dobrymi uczelniami, dają możliwość, że nasza młodzież właśnie podejmie naukę na tych uczelniach. Wszystkim tegorocznym stypendystom gratulujemy i życzymy podobnych sukcesów w nowym roku szkolnym. Starosta kraśnicki Andrzej Maj we współpracy z Lubelskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizowali dla mieszkańców powiatu kraśnickiego mobilny punkt zintegrowanego informatora pacjenta. Wszyscy zainteresowani mogli odebrać kopertę z hasłem i loginem, które umożliwia zalogowanie się i sprawdzenie naszej historii leczenia, wykupu refundowanych recept, czy chociażby ile kosztowała nasza wizyta u lekarza lub pobyt w szpitalu. Zintegrowany informator pacjenta, jego celem jest umożliwienie wglądu w koszty leczenia. W tym momencie mamy te koszty od 2008 roku. Są to koszty związane z wizytą u lekarza, pobytami w szpitalu, pobytami w sanatorium, koszty refundacji leków, dodatkowo zaopatrzenia w środki pomocnicze i zaopatrzenia w środki ortopedyczne. Aby otrzymać dostęp do tych danych, należy zgłosić się do siedziby NFZ lub odwiedzić jeden z takich punktów mobilnych, w których wydawane są koperty. Koperty z loginem i hasłem. Bardzo ważna rzecz. Osoba musi stawić się osobiście i obowiązkowo musi mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Nie można pobrać koperty z loginem i hasłem dla żony, męża czy kogoś z rodziny. Czego wymagamy od osoby, która przychodzi się zarejestrować? Jedyną rzeczą, która jest wymagana od osoby, która przychodzi się do nas zarejestrować, jest posiadanie dowodu osobistego bądź też paszportu. Teraz mamy pana starostę Andrzeja Maja, szef tutaj tego budynku. Czy pan starosta po znajomości może przyjść bez dowodu? Nie uznajemy z żadnych znajomości. Wymogi są dowód osobisty i, tak jak powiedziałem wcześniej, paszport lub paszport. Rejestracja trwa bardzo krótko, bo około 2 minut. Kiedy już otrzymamy kopertę z hasłem i loginem, musimy potwierdzić odbiór własnoręcznym podpisem i możemy się już logować. Bardzo ważna rzecz. Przy pierwszym logowaniu system wymusza na nas zmianę hasła na takie, które będzie nam przyjaźniejsze niż to, które wygenerował system. Panie
Panie starosto, dostał pan login, hasło, bolała rejestracja? Nie, bardzo szybko, sprawnie. Cieszę się w ogóle z tej współpracy z Narodowym Funduszem, że możemy pomóc naszym mieszkańcom, nie muszą wyjeżdżać do Lublina. Mam nadzieję, że będziemy tę współpracę jeszcze w przyszłości powtarzać i mam nadzieję, że nasi mieszkańcy będą tak tłumnie jak dzisiaj odwiedzać nasze takie mobilne punkty. Myślę, że jeszcze w październiku jeszcze jeden dzień poświęcimy i będziemy dalej rozmawiać z NFZ-em o dalszej współpracy. Rejestracja trwa zaledwie chwilę. A jak się korzysta z systemu? Idea jest taka jak w banku internetowym. Logujemy się do konta i widzimy całą historię od 2008 roku sfinansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli że w danym dniu byliśmy u takiego lekarza, bądź byliśmy w szpitalu od jakiejś daty do daty końcowej tego pobytu. Do mobilnego punktu zorganizowanego w Kraśnickim Starostwie przyszło bardzo wielu mieszkańców. Niektórzy czekali już od godziny 8 rano. Bardzo duża frekwencja. W ciągu niecałych 2 godzin mamy ponad 70 wniosków. Myślę, że do końca dnia będzie to blisko 200, czyli to są jedne z najlepszych wyników takich stanowisk mobilnych. I tak jak już wspomniał Andrzej Maj, starosta kraśnicki, jeszcze w październiku w starostwie będzie zorganizowany mobilny punkt NFZ-u i mieszkańcy będą mogli odebrać login do swojego konta na zintegrowanym informatorze pacjenta. Powiat kraśnicki to obszar o charakterze typowo rolniczym. Grunty rolne to prawie 55% powierzchni, a na terenach wiejskich mieszka ponad 68% mieszkańców powiatu kraśnickiego. Dlatego rolnictwo to jeden z priorytetów działań starosty kraśnickiego Andrzeja Maja. 26 września w zespole szkół nr 3 spotkał się on z rolnikami. Celem spotkania była poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Założenia nowego programu rozwoju obszarów wiejskich przedstawił Filip Pastucha, szef zespołu doradztwa rolniczego w Kraśniku. Po wprowadzeniu w założenia programu odbyło się spotkanie robocze z udziałem kilkudziesięciu rolników naszego powiatu. Wielu z nich korzystało z pomocy finansowej oferowanych przez PROW w latach poprzednich. Wypracowane wnioski oraz uwagi zostaną przekazane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to instytucja zarządzająca programem. Ze względu na zainteresowanie uczestników, spotkania związane z promowaniem założeń dotyczących nowego okresu programowania będą kontynuowane. Andrzej Maj, starosta kraśnicki, podkreślił, że dziś nie trzeba już rolników uczyć zasad agrotechniki, gdyż są znakomitymi fachowcami. Natomiast trzeba wskazać im źródła finansowania, z których mogliby w nadchodzącym okresie skorzystać. Zapewniał także, że otrzymają również merytoryczne wsparcie instytucji, które są do tego powołane. Spotkanie z rolnikami nie zakończyło się tylko na rozmowach. Starosta kraśnicki Andrzej Maj kilka dni po rolniczych konsultacjach spotkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z panią wiceminister Zofią Szalczyk. W ostatni czwartek, 26 września, dostarczyłem do Ministerstwa Rolnictwa na ręce pani minister Szalczyk, odpowiedzialnej za program rozwoju obszarów wiejskich, materiały, które wypracowali nasi rolnicy podczas konsultacji. Mam wielką nadzieję, że część z tych punktów, przynajmniej które zasygnalizowali nasi rolnicy, jak gdyby zostaną uwzględnione w nowym okresie programowania w latach 2014-2020, o czym zapewniła mnie pani minister, że zbadają dokładnie te punkty i jest to ważny dla nich materiał przy ustalaniu założeń następnego okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spotkania z kraśnickimi rolnikami oraz wcześniejsze z przedsiębiorcami wpisują się w serię konsultacji społecznych, które prowadzone są z różnymi grupami zawodowymi i środowiskami z inicjatywy nowego starosty Andrzeja Maja. Ich celem jest wymiana informacji i uwag dotyczących nowego okresu programowania w Unii Europejskiej. Rozwój motoryzacji wymusza na włodarzach miast budowę miejsc parkingowych. Nie inaczej jest w Kraśniku. Obecnie powstają nowe miejsca parkingowe przy ulicy Kraśnickiego. To wspólna inwestycja miasta i powiatu. Na mocy porozumienia między oboma samorządami w Kraśniku zbudowano w ostatnich tygodniach nowe miejsca postojowe przy ulicy Jagiellońskiej i Kolejowej. Jeszcze w tym miesiącu zakończą się prace przy przebudowie ulicy Krasińskiego, gdzie do użytku zostanie oddanych 15 miejsc parkingowych. Cała inwestycja, w sumie 35 nowych miejsc do parkowania, kosztować będzie 190 tysięcy złotych.
Środki finansowe pochodzą z budżetu miasta. Wykonaniem inwestycji zajął się Zarząd Dróg Powiatowych, zapewniając niezbędny sprzęt i pracowników. To przykład dobrej współpracy między samorządem miejskim i powiatowym, z której korzystać będą nasi mieszkańcy. W tym roku wspólnie z miastem budujemy 3 parkingi położone w granicach miasta Kraśnik. Są to parkingi przy ulicy Krasińskiego, parking przy ulicy Jagiellońskiej i parking przy ulicy Kolejowej. Dobrze, że udało się podjąć tą inicjatywę. To inicjatywa kontynuowana już od roku ubiegłego. Realizacja tych inwestycji odbywa się na zasadzie montażu, polegającego na tym, że powiat kraśnicki zabezpiecza siłę fachową, przygotowanie dokumentacji, a później wykonawstwo, a miasto Kraśnik zabezpiecza materiały. Taka współpraca realizowana jest również z poszczególnymi samorządami gminnymi i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony poszczególnych samorządów gminnych i oczywiście jest z korzyścią dla mieszkańców, w tym wypadku dla mieszkańców naszego miasta. Wiemy dobrze, jak wielkim problemem jest brak parkingów. Tutaj przynajmniej częściowo ten problem rozwiązujemy. Mam nadzieję i będę tutaj występował do Rady Miasta, ale i również do burmistrza o zabezpieczenie środków na podobne zadania w roku przyszłym. I oczywiście to zadanie, o którym już mówiłem wcześniej na sesji Rady Miasta, czyli modernizacja Alei Tysiąclecia, modernizacja ulicy Sikorskiego. Jestem przekonany, że wspólnie etapując te dwie inwestycje możemy rozwiązać problem komunikacyjny miasta związany właśnie z tymi ulicami w perspektywie 2-3 kolejnych lat. Właściwa infrastruktura komunikacyjna w Kraśniku służy dobru nie tylko mieszkańców, ale również tych, którzy zamierzają lokować swoje inwestycje na terenie naszego miasta. Parkingi budowane przy ulicy Krasińskiego, przy ulicy Jagiellońskiej i Kolejowej jest to przykład doskonałej współpracy dwóch podmiotów, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta. Jest takie stare polskie powiedzenie, które mówi o tym, że zgoda buduje i to mamy tutaj na przykładzie, że faktycznie zgoda buduje. Starajmy się wychodzić naprzeciw potrzebom i wszelkie wnioski, takie, które by mogły posłużyć poprawie wizerunku i funkcjonowania miasta, powinny mieć charakter realny, czyli przekładać się w realne inwestycje. Parkingi w mieście są rzeczą konieczną. Dobrze, że przy ulicy Krasińskiego powstaje ten parking i niebawem będzie oddany do użytku. Co prawda jeszcze planujemy tutaj, żeby również i koncepcja parkingów wewnętrznych była rozwijana, ale to musi się odbywać przy wspólnym, że tak powiem, partycypowaniu w kosztach tych inwestycji, zarówno przez miasto, jak i przez starostwo. Ja jako przedstawiciel Rady Miasta pozwalam sobie złożyć tutaj szczególne wyrazy uznania za właściwe podejście starostwa i zrozumienie potrzeb, jakie wystąpiły dla mieszkańców i myślę, że to zrozumienie będzie dalej nam towarzyszyć aż do końca roku tego budżetowego, a w przyszłym roku budżetowym znajdą się również inwestycje takie, które będą przykładem partycypowania w kosztach i tak skutecznie zrealizowanych inwestycji. Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Wilkołaz. Z samochodu ciężarowego na chodnik wypadło kilkadziesiąt bali przewożonego drewna. Zdarzenie na blisko 2 godziny zablokowało Krajową 19. Sznur samochodów, jaki stał w korku, miał długość ponad 4 km. Do wypadku doszło w samym centrum miejscowości Wilkołaz. W naczepie wiozącej drewno rozerwało oponę, w wyniku czego kierowca zahamował, co doprowadziło do uszkodzenia tarczy hamulcowej. Ta natomiast zablokowała przednie koła ciągnika, co doprowadziło do ostrego hamowania i wypadnięcia ładunku. Drewno spadło na chodnik tuż przed sklepem. Na szczęście nikt w tym czasie nie przechodził. Kilkadziesiąt minut trwało uprzątnięcie samochodu i pozbieranie rozrzuconego drewna. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Już po raz szósty Centrum Wolontariatu w Kraśniku włącza się w ogólnopolską akcję Podziel się posiłkiem. 4 i 5 października nasi wolontariusze będą zachęcać klientów z 11 marketów do zakupu produktów z długim terminem ważności. Zebrana żywność trafi w ręce potrzebujących rodzin. Zachęcamy do udziału w akcji. Liczymy na Państwa pomoc i ofiarność. Znajdziecie nas Państwo w takich sklepach jak Aldik, Biedronka, Lidl, PSS z Połem, K
Carrefour, Stokrotka, Lewiatan oraz Groszek. Zapraszamy. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.